Dzień dobry wieczór, Tomek. Przed wami Sekiro. Jesteśmy w świątyni Senpou. Ostatnio, no cóż, mieliśmy małą utarczkę z dwoma małpami, ale w międzyczasie miałem olśnienie. Tak sobie pomyślałem, że przecież mamy nowe narzędzie, którego nawet jeszcze nie wypróbowałem, a które teoretycznie rozjusza zwierzęta, uniemożliwiając im odróżnienie przyjaciół od wrogów. Podejrzewam, że to nie działa co prawda na nieumarłą tą małpę, ale może zadziała na tą drugą i da się to wykorzystać w ten sposób. Będę musiał wypróbować, bo inaczej to nie mam pojęcia, jak sobie z tą walką poradzić. No i być może jeszcze na przykład, a może na węża jakoś by to zadziałało. No, w tamtych poprzednich miejscach. Może po prostu za wcześnie tam poszedłem, no ale nieważne. Myślę, że jeszcze go spotkamy. Tak czy inaczej, jesteśmy teraz w świątyni. Na razie przeciwnicy są dziwnie łatwi, chociaż jest ich sporo. O, właśnie tutaj się zbliża cała ekipa. Słyszę jakieś śpiewy. Jakie bym chciał narzędzia na nich. Nie wiem, czy będą skakać. Ogólnie to muszę sobie na przykład, bo mam chyba ostatnio jakieś umiejętności. Mam czy nie mam? Tak, w ogóle umiejętności, no. Jednoczesny atak mieczem i narzędziem i tak dalej. To działa z toporem, włócznią, aha, i krukiem. No to. A to? Aha, to po użyciu. Po petardzie właśnie można. I tak nigdy chyba nie zrobiłem. Po petardzie można zaatakować. Siekierką i włócznią można po prostu atakować naraz z mieczem. To też można by sprawdzić. Na dachu coś tam widzę. Da się tam wejść jakoś sensownie? Da. Sakiewek nigdy za mało. No dobra. To YOLO. A, chciałem ninjutsu zrobić, ale nie do końca się udało. Oho. Okej. Okay. Tamten wziął cukierek jakiś. Interesting. Cukierek ataku. Słyszę jeszcze jakąś grupę skądś. Aha. Nie, wydawałoby się, że słyszę, ale to chyba była po prostu muzyka. Trochę dziwne. No to może tutaj cukierków nafarbimy, bo trochę ich zużyłem. Chociaż nie, nie aż tak dużo. No dobra, nie, na razie jest ok. Myślę, że mogłem tutaj dużo wcześniej przyjść i sobie poradzić. No, ogólnie ładny jest ten obszar. To idziemy pod górkę. Widzę jakichś strażników. Już myślałem, że cukierki będą pod drzewami sobie leżały. Co to za trupy? Uspokajacze, to ciekawe. Co to za ludzie? Nie podoba mi się. Więcej śpiewów. Da się tu jakoś wejść jeszcze wyżej? Właśnie te śpiewy chyba są częścią muzyki, co jest takie trochę irytujące, bo nie wiem, czy to muzyka, czy faktycznie jacyś przeciwnicy. Dobra.
Jednego zabijemy, a drugi w ogóle nie zczaił, że coś się dzieje. No to było ciekawe, nie spodziewałem się. No nawet sporo kasy dają. Może będzie można to tutaj pofarmować. Symbole ducha. Dawno jakoś nie potrzebowałem ich kupować amunicji. Teraz pytanie. Co z tym latawcem? No nie wiem, trzeba będzie jakoś chyba tego dużego pana na początku przekonać, żeby coś z latawcem zrobił, podtrzymał go. A on chce jakiegoś białego kwiatka, który niby mam. To jest podejrzane. Coś tu jest? A nie, to po prostu jakieś alternatywne podejście. Chyba. No tutaj właśnie, będzie łatwo przegapić jakieś przedmioty. Czerwone cukierki. Łatwo będzie przegapić. No, śpiewy w muzyce, to takie... Czy to jest dziura w dachu? Znaczy w dachu, no, jakaś dziura. Chyba tędy trzeba wejść ogólnie, bo nie widzę innej drogi. Brama zatrzaśnięta. A z tej strony? Dziura. Też coś znajdziemy. Ciężka sakiewka, to 5 stówek, no. Dobrze, dobrze. Chociaż, no, potrzebuję pieniędzy na upgrade'y, protezy. Głównie w tej chwili. Chciałbym trochę, no, ruszyć z tymi upgrade'ami. Mam materiały, a nie mam kasy. Czyli co, jakoś tędy wchodzimy. Okej, to wy. Wy byliście ostatnio w dungeonie, tam gdzie były zombiaki. Ha, czy to jakaś sugestia? W sumie mnisi, czytaliśmy, chcą osiągnąć nieśmiertelność. Co jest też sprzeczne z naukami Buddy. No nie wiem, czy chodzi o nieśmiertelność taką, jaką, nie wiem, jakieś zombiaki mają. Ale może to być pierwszy krok. Ładne posągi. Mam nadzieję, że jakoś się nie ożywią nagle. O, 15 expa za jednego robaka? Skąd was to tyle w ogóle? To się respawnuje w nieskończoność? Nie, no chyba nie. 15 ekspatów chyba niedużo ogólnie już w tej chwili. Bo koszt skilli raczej się zwiększa z każdym wydanym. Jakoś tak to działa. Kurde, no. To będzie irytujące z tymi robakami, bo one co prawda nie zadają dużo obrażeń, no ale przeszkadzają w walce. Mogą nam przerywać... Nie, w sumie nie wiem, czy mogą przerywać ataki. Być może. Więc lepiej je wytępić. A będzie... Nie mogę się doczekać... Znaczy, z jednej strony nie mogę się doczekać, kiedy skończę grę, bo wtedy będę mógł sobie oglądać jakieś speedruny na przykład, bo to mnie ciekawi. Albo ogólnie jakieś takie rzeczy. No, z drugiej strony gra jest dosyć fajna, więc... Nie chcę, żeby się skończyła jeszcze, ale myślę, że jeszcze trochę przed nami. Oho. To mi wygląda na bossa albo mini bossa. Zdecydowanie. O cholera. Myślałem, że da się może go jakoś ten załatwić ze ściany. Najpierw robaczka załatwmy. Chodź tu, podejdź.
Nie chcę ich alarmować. No. Okej. Znów jakiś mini boss z przydupasami, to będzie smutne. Lunetka, myślę, nam się tu przyda. Co tam widać? W sumie akurat jestem w idealnym miejscu, żeby nic nie było widać. O, może teraz lepiej. Tia, to jest jakaś większa osobistość. Na razie poza tym niewiele wiadomo, ale ma kilku przydupasów. Więc co? Skoro ma przydupasy, to ogłuszanie na około na przykład. Trutka. Dobra, na razie tyle. Potem pomyślimy. Chyba zabiję najpierw tego. Spróbujemy tak. A nie, to jest posąg? To jest jakiś NPC. Okej. Nie tego się spodziewałem. O fuck, to nie jest posąg. Chyba, że to nie był on, to był... Po prostu był jakiś ktoś inny. Młotkowiec. Pałkowiec. Co to za odgłosy? Co to za odgłosy? What the fuck? Chciałem skoczyć. Coś nie wyszło. No. Kurczę, to ta muzyka chyba po prostu tak brzmi. Nie podoba mi się, bo myślę, że coś nadchodzi, a to po prostu muzyka. Żółty cukierek, naczynia. O, naczynia mogłem w sumie użyć. Może w końcu jakoś znajdę dla nich zastosowanie. Staruszka! Ona chyba akurat jest chora, kurde. Może wypadałoby wyleczyć chorobę. O co tutaj chodzi? Myślałem, że to będzie od razu miniboss jakiś albo coś. Okej. 9 nasion? Kurde, nie spodziewałem się, że będziemy mieli aż tyle leczenia. Z jednej strony to trochę tak... pozwala na duży margines błędu, no ale... Z drugiej strony się cieszę. Ciekawe, czy nie ma tu gdzieś jakieś... Na pewno będą jakieś ukryte przejścia. O, upgrade'y. Podejrzewam, że będą jakieś ukryte przejścia. Trzeba będzie tu się rozejrzeć ogólnie po tej całej świątyni, do której jeszcze nie doszedłem. Jak rozumiem. O fuck. Tia. Nie wiem w którą stronę. No chyba wyleczę to, chociaż z drugiej strony trochę szkoda, bo tylko ona jest chora, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. A, to będzie tutaj. A, mam jeszcze nalewkę i sakę, to by wypadało zużyć. No, gdzie to jest? Tu. No, tylko ona akurat musiała zachorować. Ej, ej, ej. A ile mamy tych kropelek? Jedną i na pewno możemy kupić co najmniej jeszcze jedną. Może poczekam jeszcze chwilę, aż powiedzmy dojdę do jakiegoś bossa i poumieram tam kilka razy.
Da się na dach wejść? Być może. Uuu, to jest jakiś inny, to jest... Nie, to ten sam latawiec? Tam jest ta maszynka od latawca, nie wiem czy to ten sam. Wyciągarka. Tu się nie da złapać. Gdzie ja w ogóle jestem? Od jakiejś innej strony tutaj wyszliśmy. Musi się jakoś dać na dach. Czy na tym drzewie był item? W gnieździe? Tak to wygląda trochę. Że coś tam jest. Ha. Aha. Ciekawe. Chwila. To nie było gniazdo? Nie, było. Sakiewka. Kto kurczę wsadza sakiewki do gniazda? Czy to jakieś sroki kradną? Tam w ogóle coś jest po drugiej stronie. Gdzie moja lunetka? Jest przedmiot i co? Poza tym nie wiem. Ale no, przeskoczyć się raczej nie da. Trzeba jakoś z góry zejść. Tu są jakieś takie... No, przynajmniej jedna półeczka, z której można by zejść. Albo to jest jakaś jaskinia? Ha, dziwnie to wygląda. Nie wiem, jak tam się dostać. Póki co. Czy skąd ja przyszedłem? Stąd. Tu jest kobieta. O nie, znowu z pochodniami jacyś. Pewnie będą gorsi niż ci z posiadłości oczywiście. Skoro już tu jestem, to można iść na dach. I się tutaj rozejrzeć. Więcej trupów. I jakieś rzężenie słyszę. O, cześć. Zanim cię zabiję, to się rozejrzę. No. Nie, on się modli chyba po prostu. Tu jest ktoś z łukiem. Może tam będzie mini-boss? Albo boss? Nie no, boss to chyba nie tak od razu. Czy coś tam jest na tym moście? No jest jakiś item. A, jest jaskinia, dobra. Dobra, dobra. Tu też kogoś słyszę, czy to ten sam? Może... Podejrzewam, że tam jest ich kilku, no. Widzę kogoś pod spodem. Więc zabicie tego jednego to nie będzie taka pewnie trywialna. Znaczy zabicie będzie trywialne, ale zaraz ktoś się rzuci na mnie. Ciekaw jestem, czy dałoby się zwisnąć. A, jolo. Nikt nie widział? Chyba nie. Patrzę pod spodem, czy coś widać, ilu widać, bo kogoś chyba widziałem. O, a tutaj, cześć. Okej. Na razie bez problemu wszystko. Niebieski cukierek. No, w sumie to pewnie powinienem z nimi jakoś normalnie walczyć, żeby się wprawić w nowym typie przeciwnika. A czy tutaj coś jest? Wejście jest pewnie zamknięte. Znaczy tam w ogóle nie ma opcji. Okej, na dachu byliśmy.
To jest drzewko. A nie, to jest coś innego. Inna droga na dach. Czy to jest ta cała świątynia? Kto tu jest najgroźniejszy? Bo jest ich chyba dwóch, co najmniej dwóch. Jest jeden z pochodnią, to go spróbuję tutaj na tyłach zabić. A potem załatwimy łucznika. No. A dobrze, idziesz w tą stronę. Troszkę dalej, świetnie. Nie tak miało być. Na szczęście... Aha, jest tam ktoś. W ogóle go nie widziałem. Czy on jest do mnie przodem odwrócony, czy... A, trawa pewnie wszystko zasłoni. Jest raczej przodem obrócony. Ma jakąś kosę wielgachną. No to mamy pierwszego minibossa. Lunetkę schowam, żeby nie przeszkadzała. Ciekawe, co na niego może dobrze działać. Nie wiem. Będę musiał łucznika załatwić, tak czy inaczej. I być może... Zaraz, to nie jest miniboss, tam jest drugi. To po prostu jakiś zwykły, znaczy no, zwykły przeciwnik. A, to jest taka kosa z podwójnym ostrzem. To się jakoś nazywa. No dobra, sprawdzimy, co on potrafi. Nie widział? Dobra, to może jednego spróbujemy zabić z ukrycia. Jeśli się da. Chociaż może być ciężko. Bo widziałem, że dalej stoi drugi. Da się tutaj zgraplować, ale czy to mi pomaga? Gdzie on stoi dokładnie? Kurczę, nic nie widzę. Nie, on stał tutaj, jakoś na tych schodkach dolnych. Tak? Tak, okej. To mogę się tam zgraplować i powinno być okej. Nikt nic nie widzi. Nie no, z nimi to chociaż chciałbym zawalczyć, przynajmniej z jednym. On chyba patrzy te... Nie, nie wiem, patrzy za most? Chociaż wyglądało trochę jakby... Mnie wykrywał, jednak nie patrzył za most. Nevermind, zróbmy reset. Nie chcę walczyć z dwoma. Ta muzyka jest irytująca w cholerę. No dobra, tutaj mogę z nim walczyć w sumie. Być może. O, przestał mnie widzieć. Nie, nie przestał. Rzuca czymś, shurikenami jakimiś. O! Shurikeny, właśnie. On skacze w powietrze. Drugi przyszedł. Chyba, czy nie? Tak, no to run. To nie jest dobry moment. Na takie coś. Skaczą w powietrze, więc shurikeny będą dobre. Prawdopodobnie. Proszę się odtentegować. Nikogo nie widzieliście. Czyli no, najlepiej jakoś z tej strony ich podejść. Tylko trzeba uważać na tego na moście, bo widzi. Cholera. Tam jeszcze jakiś tarczownik jest, what the fuck? Elo? Walczmy. Podcięcie zapewne. Hehe. Nie ma!
Co tu się w ogóle dzieje? Nic nie widzę. Ej, on skacze i rzuca, to jest chamskie. Dobra. Nie są jacyś nie wiadomo jak trudni, na szczęście. Dużo skaczą. Uch, ciężka sakiewka. Ho, ho, ho. No, co prawda wszystkie symbole ducha zużyłem. No ale... Tak, to jest to. To jest mostek. Skąd ten tarczownik wylazł? Nie wiem, sprawdzę co się tutaj dzieje. Fuck, on patroluje. Ha, ha, ha. No to tego da się zbackstabować. Świetnie. Wiedziałem, że coś jest nie tak z tym. O, symbole. O, już mam 1000 kasy. Ha. Ładnie, ładnie. Czy tutaj da się przejść? Aj, prawie. No, może jednak, nie? Szkoda. Skąd ten tarczownik wylazł? Ale to znaczy, że będziemy potrzebowali toporka. Najprawdopodobniej. A tam jest. Co naj... Kolejny słu... Nie, myślałem, że on latawiec trzyma, ale nie. Czyli tutaj tego już tu nie ma, dobra. Mostek czysty. Cukierek stealtha, możemy tam iść, ale trzeba tych dwóch załatwić. Czyli w sumie tarczownika możemy z góry chyba zaskoczyć. A drugi nie powinien być problemem, bo jest pijany. Zanim coś zrobi, to już będzie nie żył. No, topornicy na szczęście już umierają od jednego kombosa. Co jest miłe. Granuleczki. Czyli co, jedyna droga wiedzie właśnie tamtędy. Ale skoro stąd odchodzę, to chyba jednak będę chciał wyleczyć tą kobietę. No kurde. Nie chcę jeszcze marnować kropelki. Smoczej, czy jak to tam... Tutaj chyba da się wskoczyć. A, może z rozbiegu jakoś. Spróbujemy jeszcze raz. Może jakoś z tamtego dachu. Zdecydowanie wygląda, jakby się dało. A, nie wiem, czy nie za późno złapałem się. To jeszcze raz. Kurde, może jednak się nie da? Nie da się, bo są takie kolce na tym dachu. Jeśli dobrze widzę. Coś tam... No, chyba się nie da. Okej. Ciekawe, czy dałoby się tam gdzieś zgraplować. No, nie widzę możliwości. Tutaj już wszystko oglądnięte. Raczej tak. To był ten jeden mnich. No dobra, no to chyba trzeba iść na drugą stronę. No na szczęście ci w słomianych kapeluszach nie zadają dużo obrażeń swoimi shurikenami. Czy co oni tam mają? Dziękuję za symbole. To się przyda. Jaskinie to...
Mam ogólnie traumę, jeżeli chodzi o jaskinie. Zaraz jakiś wąż znowu wyskoczy zza krzaka. O, posążek. Dobrze, dobrze. Ściugendo. Pójdźmy tak, przede wszystkim. Dobra, wyleczę to gówno. Za przeproszeniem. Pójdźmy dać nasiono tykwy. A potem pójdźmy, nie wiem, coś ulepszyć na przykład. Mam 1000 pieniędzy, więc zanim umrę, warto wydać. No, dosyć ładnie kasę tu się zbiera. W sumie mogę. O, nie mogę jej dać nalewki ani sake. Ha, okej. Okay. No. Czyżby gra mi się zwiesiła? Albo coś? Fantastycznie. Gra się skraszowała w ogóle. Fajnie. Pierwszy raz coś takiego się stało, no to chwila. No. Okami-dono. Tak, zużyć. Ile mam? 9. Ale właśnie, nie da się jej dać sake. Czyli może już wyczerpałem jakby jej limit. To w takim razie znaczy, że pewnie da się każdemu dać tam sake tyle razy, ile można. Jeśli się znajdzie wszystkie trunki możliwe. Ty się przemieściłeś. 戦況に至るための高圧メモ進んできたな。狼よ、引き続き頼むぞ。 No już z tobą rozmawiałem. ゆくか、狼よ。 To pójdźmy do rzeźbiarza może. Chwila, mam ile? 1100 coś. Jeszcze sprawdzę, gdzie się dało kupić te inne krople, no, do leczenia i chyba kupię je wszystkie, żeby mieć już z głowy jakby, żeby zobaczyć, ile mogę ich mieć. No dobra, mamy co najmniej 5 tych kropelek, więc mogę spokojnie chyba wyleczyć smoczy mur i się tym nie przejmować. Trzy koraliki. Teraz, no, będę musiał. Kupiłem chyba dwie te łzy. Tak, mam ich jeszcze 4, więc spoko. Więc trzeba by coś poupgradeować. W tym celu chyba łykniemy sobie nieco kasy. Ile potrzebuję? Nie wiem jeszcze. Mam ciężkich mam 7, to jest 3,5 tysiąca. 4,5, 5,5 tysiąca w sumie mam. Mógłbym kupić, nie wiem, jakąś tamtą maskę za 5 tysięcy, Umarzaj. ale. Właśnie. Kupimy może rzeźbiarza. O, jemu mogę dać tylko małpią nalewkę. Mam też sakę jakąś z Ashiny chyba. Dobra. Sake o motte kita. Saru zake kai. Aimo mo kawarazu karai sake da. Danga, kore ga natsukashii. Yoku nonde ita no ka? Saru domo no sumu tani. Soko de shinobi shugyou o shite otta. Hitori ka? Iya, futari de jana. Washira wa hagure shinobi. Matomo na shi wa mohaya ora nanda. ゆえに、落ちれば死ぬる谷で、ただひたすらに駆け、飛び、刃を交える。そのような修行を重ねた。じき、猿と変わらぬほどには動けるようになったわ。修行に飽きると、わしはこの猿酒を飲んだ。そして、
あやつの泣き虫の指笛を聞いた。泣き虫？あは。変わった指輪があってな。それをはめて指笛を吹くと、他人に悲しげな音が響き渡るのじゃ。不思議とわしはその音が好きでな。よう吹いてもらったものよ。Ciekawe, czyli ten palec, który znaleźliśmy, to palec jego, nie wiem, towarzyszki. Ha. Którą zżarła ta małpa, najwyraźniej. Dobra, ile potrzebuję? Nie wiem, będę chyba wszystko po kolei. No, to muszę ulepszyć, żeby mieć ten parasol, więc 600. A teraz co bym chciał z tej grupy? Myślę, że ten shuriken będzie ciekawy. 1600. Shurikeny są ogólnie fajne, w miarę użyteczne. 1500. A co to robi? Nawet gdy się osłania, to jest dobre. Sabimaru lubię ogólnie. Miliony tu wydam. Ale jak to ulepszę, to też dowiem się, co jest na końcu. Co ciekawe, tylko 4 narzędzia można tak do tego levelu zupgrade'ować. Topór, Sabimaru, Shuriken i miotacz ognia. To jest w sumie miotacz ognia taki. O, i do tego wymagany jest ten jakiś specjalna żywica, którą znaleźliśmy w wiosce Mibu. Dobra, przede wszystkim palec. 600, 1600. Potem pomyślę, co jeszcze. A, zużyję wszystkie te lekkie. Nie, źle zrobiłem. Bo teraz będę musiał 500 zużyć. Cóż. Niech i tak będzie. Więc bierzemy palec. Co to w ogóle będzie robiło? Wzięcie głębokiego oddechu przed gwizdaniem pozwala opóźnić dźwięk. Górskie echo. Czyli normalnie to od razu działa, a drugi z opóźnieniem. Nie jestem pewien, jakie to może mieć zastosowanie. Ale na pewno chcę mieć to. Przede wszystkim pozwala chroniąc przed obrażeniami ze strony widmowych wrogów. Nie wiem w sumie, ilu jeszcze widmowych będzie w grze, ale na pewno na bezgłowych to się przyda, jeżeli kiedyś z nimi będę walczył. O, już teraz mogę ten ostatni zobaczyć. Dobra, co tu mamy? Lazulitowy shuriken. Jakieś jeszcze nowe rzeczy, których nie mam. Potrzebne. Duże obrażenia. Postura nie zwalniają nawet po trafieniu. Co to znaczy? Trafia wiele razy. No nie wiem, czym się różni od tym poprzednim, od tego poprzedniego. A Sabimaru też lapisu wymaga. Trująca mgła. Tylko no, podejrzewam, że mnie też może zatruć. Ta zmiana kombinacji dokładnie, nie wiem, jakoś jej nie używałem. A topór? Rozwiewa iluzję, to też ciekawe. A miotacz ognia? Nie powoduje stanu w płomieniach? Co? Zadaje obrażenia widmom. O, to też fajne. Może na przykład na bezgłowych by działało. Albo na małpę, którą już dawno zabiłem. Znaczy dawno. Czy w sumie no... Wiem, na co tam się to przyda. Na mniszkę, z którą wypadałoby kiedyś tam powalczyć. Ona jest duchem. Okej.
Święte płomienie. No dobra. No ale jeszcze dużo materiałów mi do tego potrzeba. Najważniejsze, że mam parasol Feniksa. A co na przykład ten gwizdek robi? Potrzebny jakiś specjalny materiał. Pierścień Malkontenta. Imię Zimorodek. To może było imię właśnie tej kobiety. Do dręczenia widmowych wrogów. Ale nie działa na dzikie zwierzęta. Ej, to jest fajne, no ale nie mam materiałów już na to. Ogólnie materiały na ten przedostatni level to... No dobra, mam na to na przykład na włócznie, ale... Włócznia, która podpala. Ciekawe. To jest intrygujące, ale też nie mam materiałów. Wow, nie mam magnetytu? To jakiś trupi wosk. Mglisty kruk, który podpala jakoś. No to by było fajne, ale też kurde nie mam magnetytu. Ha. Czy gdzieś to można było kupić? No i właśnie, magnetyt, o dziwo. Iskra fioletowych oparów. Czy znaczy, no będę musiał to i tak kupić, żeby na przykład zupgrade'ować się Sabimaru. Ale nie mam czegoś tam. Tutaj też nie mam rzeczy. To w takim razie chyba się wstrzymam na razie, dopóki nie pozbieram więcej materiałów. Dewana, mata, saśkurain. Niech i tak będzie. Zanim zakończę, to jeszcze w sumie komu jeszcze mogę dać sakę? Ishinowi. Bo poza nim i panną Emmą, to nie wiem, czy ktoś jeszcze, no i rzeźbiarz. Jeszcze była ta jakaś super sake za 1000 do kupienia u handlarza w wiosce Mibu chyba. Więc też trzeba o tym pomyśleć będzie. Teraz jak się do Ishina szło, jakoś stąd. A, on był po prostu w tej wieży, dobra, wiem. Wiem jak się szło. Teraz się albo on się przemieścił, albo się coś tam otworzyło. Ale... sień? Tu. Stąd chyba. Czy z sieni? Nie, chyba z dojo. Jak to się czyta? Myślę, że stąd. Teoretycznie po dachach da się przejść. I ta wieża była gdzieś tam. Nie, zaraz. Tutaj trafimy na platformę widokową. A on był jakoś tu. Obok. Coś tak mi się kojarzy. Nie wiem. Dobra, znajdę go i się zobaczymy. W której z tych wież. Tutaj? No, tutaj. Przy okazji widzę, że jakiś przedmiot przegapiłem, naprawdę. Okej. To wygląda znajomo. Właśnie w międzyczasie, jak kupowałem te kropelki, łzy, smocze, czy jak to tam, byłem też w wężowej kapliczce, gdzie ostatnio widzieliśmy Tengu. Zobaczyć, czy przypadkiem może już tam się coś nie ruszyło, ale nie, dalej tam jest. I oczywiście tak, to jest Tengu. To jest ten kostium. What the fuck? Co się dzieje? Co?
Co? Kto mnie widział? Ło. Czy to są kruki jakieś? Skąd? Ej, idźcie sobie, nie chcę z nikim walczyć. Lol? Co to było w ogóle? No, czyli Ishin to jest Tengu. Zresztą wcześniej jak z nim rozmawialiśmy, to nazwał mnie Sekiro. A Sekiro, he? A więc ty... I nie dokończył, no ale właśnie to jest Tengu. Hehe. Sekiro yo. Wsidachi no tame nani ga shiritai? Mam... A, mętną sakę, nie za Shiny. Kore o. O! Morao! やはりこれじゃ時にお主源一郎はどうじゃったプシオカジと刃を交えたのええ、よしおてんもぴょただ強かったヘバそして異様な技をコシミタクシルダエトモエの雷とは言ったもぴょよしおてんええ源一郎の死の技じゃなかなかに死とは思え、まるで舞のあやつの瞳を覗いてみなそこに見惚れて切られそうになるこの石長く生きたが行くかでは Czy ja już mu dałem tą mętną sakę? Taką samą? Ha. Dziwne, czy to znaczy, że jak tam pójdę, to na tym dachu są kruki i zaraz mnie zaatakują. Czy gdzie oni byli? No nie wiem. wciąż jeszcze jakieś rzeczy, które pominąłem, ale myślę, że tutaj się pożegnamy. I co? No i chyba będziemy kontynuować tam w świątyni. Albo spróbuję użyć gwizdka na te dwie małpy. Może tak zrobię. Dobra, dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.